Sherlock Holmes, detektyw doradczy, to kooperacyjna gra towarzyska przeznaczona dla od 1 do 8 graczy w wieku co najmniej 12 lat, w którą rozgrywka potrwa około 90 minut. W pudełku z grą znajdziemy dwustronną mapę Londynu, 10 ksiąg spraw, 10 gazet, książkę adresową, instrukcję. Księgi od 1 do 4 tworzą kampanię, w której gracze będą mogli schwytać kubę rozpruwacza. Zalecamy, aby przygodę rozpocząć od scenariusza pokazowego, dostępnego do pobrania w opisie filmu bądź na stronie wydawnictwo rebel.pl. Po przejściu wprowadzenia zaleca się, aby grę rozpocząć od sprawy numer 5. Po wybraniu sprawy gracze biorą odpowiadającą jej księgę, mapę oraz gazetę i książkę adresową. Pomocna będzie także instrukcja, na której końcu znajduje się lista informatorów, a także kartka papieru i coś do pisania. Gdy gracze są gotowi, czytają wprowadzenie do danej sprawy. Od teraz drogą dedukcji będą musieli podążać za tropami. Sugestie, gdzie podążać, gracze znajdą zarówno we wprowadzeniu, w książce adresowej lub w gazecie. Na przykład po przeczytaniu wprowadzenia gracze decydują się na przejrzenie gazety, w której natrafią na coś, co warto by było sprawdzić. Na przykład wydarzenie w ambasadzie Francji albo informacje o jakiejś postaci. Najpierw sprawdźmy miejsce zbrodni. Ale gdzie ono jest? A... 57 Południowy Zachód. Teraz w książce danej sprawy odnajdują sekcję Obszar Południowy Zachód, a następnie wyszukują określony numerem paragraf i czytają jego treść, bacząc przy tym na to, aby nie przeczytać innych paragrafów. Warto, aby gracze notowali, które paragrafy w ramach danej sprawy przeczytali. W ten sposób gracze podążają za tropami, sprawdzają interesujące ich wątki i generalnie zdobywają nowe informacje dotyczące przestępstwa. Jeśli w którymś momencie uznają, że posiadają już dostatecznie dużo informacji, żeby rozwiązać sprawę, wówczas otwierają księgę danej sprawy na końcu, a następnie odpowiadają na dwie serie pytań. Pierwsza dotyczy zawsze bezpośrednio danej sprawy, druga zaś to wątki poboczne, warte dodatkowe punkty. Teraz gracze czytają rozwiązanie sprawy i wnioski Sherlocka Holmesa. Na koniec otwierają kopertę, aby porównać swój wynik z wynikiem sławnego detektywa. Najpierw gracze sumują punkty za wszystkie swoje prawidłowe odpowiedzi, a następnie sumują wszystkie przeczytane przez siebie wątki. Teraz sprawdzają, ile wątków potrzebował Sherlock Holmes do rozwiązania sprawy. Za każdy wątek więcej od Holmesa gracze odejmują sobie 5 punktów, za każdy wątek mniej dodają sobie 5 punktów. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych sprawach występują wątki darmowe, których nie wlicza się do ogólnej sumy sprawdzonych przez graczy wątków. Sherlock Holmes zawsze zdobywa 100 punktów, zaś gracze porównują swój wynik z jego rezultatem. Pokonanie słynnego Sherlocka jest naprawdę trudne, ale nie niemożliwe. Życzymy owocnych poszukiwań!